niby niedziela radości, a czytania takie dosyć minorowe. Nie ma się tu czego cieszyć za bardzo. W zasadzie ogniskują się one dzisiaj w psalmie. Psalmie, którego bardzo lubię też, to jest psalm 137. Śpiewa go człowiek, któremu nie jest właśnie do śmiechu. Nawet więcej, to jest człowiek, który nie potrafi się cieszyć. Siedzi na wygnaniu. W Babilonie były bardzo piękne rzeki. Nad piękną rzeką siedzi i nic go nie cieszy. Siedzi płacząc, bo wspomina sobie Syjon, miejsce swojego dzieciństwa, miejsce piękne, albo raczej miejsce, które zna z opowiadań, z pięknych opowiadań. Odwiesił swoją harfę na topoli i nie ma zamiaru śpiewać. Ci, którzy go gnębią, nawet zachęcają go do tego, żeby zaśpiewał jakąś pieśń syjońską, ale nie. Nie jest w stanie sprostać tej prośbie. I tylko żyje obrazem tamtej krainy i mówi, że lepiej, żeby mu uschła prawica, niż by miał zapomnieć o ojczyźnie swojej. Lepiej, żeby mu przyschnął język do podniebienia, jeśli by przestał pamiętać o Jeruzalem i żeby to Jeruzalem było dla niego ponad wszelką radość. Dzisiaj, jak pierwszy raz usłyszałem ten psalm z samego rana, to przypomniałem sobie spotkanie z przyjacielem jeszcze z okresu studiów. Nie widzieliśmy się 30 lat chyba, tak około. Tak, żebyśmy to zdumieni swoim wyglądem. Ja mówię, to ty jesteś? A on mówi, a to ty jesteś? Poznałem cię po głosie i w ogóle takie. No i się pytam, co u ciebie, słuchaj, jak żyjesz, co u ciebie? A on mówi, wiesz co? Rozsypało mi się wszystko. I powiedział takie słowa, czuję się jak na wygnaniu. Czuję się, jakby ktoś wygnał mnie ze swojego życia, z mojego życia. Miałem piękną rodzinę, dobrą rodzinę. Byłem naprawdę szczęśliwy przez wiele, wiele lat. I nagle wszystko rozsypało się jak domek z kart. Wstawać rano mi się nie chce, żyć mi się nie chce, pracować mi się nie chce. Nawet wypłaty mi się nie chce odbierać, wiesz? Czuję się jak wygnaniec. Nie do śmiechu mu było. No i tak sobie przypomniałem o nim, jak śpiewaliśmy ten psalm. Psalm smutku, psalm płaczu. Może tak czasami być, że czujemy się jak na wygnaniu. Mogą przyjść takie chwile, że wydaje nam się, że jesteśmy obok naszego życia, że to, co się dzieje, jest niewiarygodne. Może w nas się odezwać ogromna tęsknota za latami, które były piękne, dobre, urodzajne, gdzie życie cieszyło nas, gdzie chciałem się tańczyć, biegać po łące na bosaka. I tylko zostaje tęsknota za tymi latami. I pojawiają się łzy. Zresztą dobrze czasami jest zapłakać. No, to, co Krzysiu Grzywocz mówił, to jest absolutnie prawda, że wysychają tylko te łzy, które są wylane. Więc jeśli trzeba płakać, warto też płakać. Warto też płakać. No ale co zrobić? Czy jest jakiekolwiek lekarstwo na tego typu smutek? Kiedy czujemy się naprawdę pobici, porozdzierani. No czasami też w jakiś sposób upokorzeni. Chrystus dzisiaj próbuje na ten temat odpowiedzieć w Ewangelii. Próbuje przynieść jakąś odpowiedź. Odwołuje się do niesamowitego spektaklu, do happeningu, który urządził Bóg swojemu narodowi, kiedy szli do ziemi obiecanej właśnie, kiedy wracali z niewoli babilońskiej, z niewoli z Egiptu. Lud zaczął szemrać po drodze. Było im niewygodnie, nie podobało im się to i zaczynali tam mruczeć na Pana Boga.
I wtedy właśnie Bóg robi spektakl, niesłychany spektakl, bardzo mocny w przekazie, taki typowo żydowski, taki, że jędrny bardzo. Pojawiają się węże o jadzie palącym i zaczyna ich kąsać. No i każdy z nich tam próbuje na różne sposoby te węże pozbyć się ich. Szuka jakiegoś ratunku, ale widzą, że no moc złego na jednego jest duża. I proszą Mojżesza o to, żeby zaczął się modlić. I Bóg mówi mu, to sporządź węża miedzianego, umieść go na palu. Każdy, kto spojrzy, będzie ocalony. No, prościzna, no. Prosta sprawa. No, moi kochani, to nie jest takie proste. Gdyby teraz nagle się pojawiłyby się węże, tak wyobraź sobie, już jest, o nogę się ociera, już otwiera swój pysk, no to przypuszczam, że wszyscy byśmy się zajęli tym wężami, nie? Na różne sposoby, tam torebką, parasolką, czymkolwiek, no, stołkiem, ale trzeba się bronić. I gdybym powiedział, popatrzcie tutaj, kto popatrzy tutaj, będzie ocalony. Nie sądzę, żeby zbyt wielu z nas podniosło oczy. Raczej byśmy pilnowali na własny sposób. Bronić się na własny sposób. I tak czasami też robimy, że no walczymy już do upadłego zupełnie. Z, nie wiem, z uzależnieniem, z erotyką, z pornografią, z lenistwem, z bałaganem życiowym, z krzywdami, które wyrządzamy. No z czym tylko się da. No i skutki są takie, czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale odkrywamy też, że grzech zostawia też jad. Po grzechu zostaje też jad, który zatruwa. No i możemy się czuć czasami trochę podtruci tym jadem. I co z tym począć? Chrystus mówi, utożsamia się z tym wężem wywyższonym. Mówi, trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Moi kochani, to jest Ewangelia, która jest czytana na święto podwyższenia krzyża. Na święto podwyższenia krzyża. Ta dzisiejsza Ewangelia jest czytana. Mi się święto podwyższenia krzyża absolutnie kojarzy z Tatrami, bo nie wiem, od kilkudziesięciu lat zawsze obchodzę je w Białym Dunajcu, w Tatrach. Nawet jak byłem młodszy, to się kilka razy zdecydowałem na pielgrzymkę na Giewont. I faktycznie, Polska z perspektywy tego krzyża wyniesionego nad Tatrami jest niesamowita. Popatrzeć na krzyż. W momencie, kiedy już nie mogę, kiedy grzech sączy swój jad w moje ciało, podnieść oczy i popatrzeć na krzyż. To zresztą będziemy robili, także tutaj w naszym kościele, nie wiem, gdzie będziecie na Triduum Paschalnym, ale w piątek będziemy wnosili krzyż w ciszy, w przejmującej ciszy takiej, głębokiej ciszy. Wniesiemy krzyż i będziemy go odsłaniali uroczyście bardzo, w podniosły sposób. I będziemy śpiewali, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I będziemy mówili, pójdźmy z pokłonem. I potem będziemy podchodzili, będziemy adorowali ten krzyż, całując go tak, że może ktoś będzie chciał się przytulić do niego na chwilę. I to jest znak szacunku, znak adoracji, znak wdzięczności. Ale też być może to jest dobry moment, żeby też oddać Chrystusowi jad grzechu. Coś, co pozostaje, ten osad, który pozostaje. To coś, czego sami nie jesteśmy w stanie usunąć z siebie. To, co męczy, dręczy, wraca. Czasami we śnie wraca, czasami w nieoczekiwanym momencie. Jadę tramwajem i nagle jest, przyszło mnie i dopieka mi. To jest moc krzyża. Na tym polega krzyż, który ma moc leczącą. Ocalającą. No trzeba mieć tutaj zaufania wtedy, że
oderwę na chwilkę ten wzrok od tej swojej walki, którą toczę i popatrzę w innym kierunku. Jest to spojrzenie wiary też, ogromnej wiary. Przypomniałem sobie dzisiaj moją babcię. Miała dziwny rodzaj wiary, no taki, taka raczej była poznajanka, czyli kobieta czynu bardziej niż tam gadania. Była wojna, nie wiem czy pierwsza, czy druga wojna światowa, ale to nie takie ważne. No jak jest wojna, trzeba uciekać. Więc oni postanowili też uciekać z naszego miasteczka. Zaprzęgli do wozu konie, spakowali co się dało. No i wszyscy uciekali, całe miasteczko uciekało. No i ludzie, które próbowali zabezpieczyć swoje mienie, swoje domy. Niektórzy zabijali deskami wejścia do domów, okna, żeby żaden złodziej się nie dostał. No każdy na swój sposób, jak umiał. Babcia zrobiła coś bardzo dziwnego. Nie wiem, dlaczego się dziadek na to zgodził. Postawiła na środku mieszkania, postawiła dużą figurę Chrystusa. I powiedziała: Józiu, zostawimy drzwi otwarte. Nie zamkniemy drzwi nawet. Jeśli on nie upilnuje, nikt nie upilnuje. No, dziadek się zgodził. No. I zostawili drzwi pootwierane, nie pozamykane. I pojechali. Wrócili po kilku tygodniach. Wszystkie domy dookoła były splądrowane. A jeszcze nasz dom tak stoi na środku, jak się wychodzi z rynku, ulicą, to tam na wprost jest nasz dom. Cel strategiczny, wojenny, rewelacyjny. No. Domy były dookoła splądrowane, to nic nie zginęło. Przypomniało mi się od razu to paschalne wydarzenie, kiedy zabijcie baranka, samca jednorocznego i okropcie jego krwią od drzwia waszych domów. Jak będzie przychodził anioł śmierci, to wasze domy ominie. Stąd nazwa Pascha, przechodzić, omijać, skakać. To jest też przejście od śmierci do życia. I napisane jest bardzo ładnie: gdy przechodził anioł śmierci, we wszystkich domach ginęli pierworodni, a w domach, które były okropione krwią baranka, nawet pies nie zaszczekał. Nawet pies nie zaszczekał. No oczywiście, można to wytłumaczyć wszystko w bardzo taki logiczny sposób, nie? Racjonalny. Przychodził złodziej, patrzy, deski pozabijane, okna pozabijane, to wiadomo, nikogo nie ma w środku. Odwalamy deski i rabujemy. Ale przychodzi do domu, gdzie jest drzwi otwarte, no to na pewno ktoś jest w środku i lepiej tam nie wchodzić, bo zabije mnie jeszcze, albo krzywdę mi jakąś zrobi. Można to tak tłumaczyć. Cwany sposób, sprytny sposób. Jaki spryt? Jaka przebiegłość? Tylko moja babcia nie ufała przebiegłości i sprytowi. Ona zaufanie składała w kimś innym zupełnie. Pomyśl, jest środek Wielkiego Postu, jest trochę czasu, żeby się jeszcze przygotować do Triduum Paschalnego, do tych kluczowych wydarzeń. Przeżycie chociaż raz w życiu porządnie Triduum Paschalnego daje power na wiele lat. Daje power na wiele lat. I spróbujcie w tym roku, jak będzie wnoszone drzewo krzyża, popatrzeć właśnie w ten sposób. Nie? Potrzebuję odkażenia. Potrzebuję, żeby ktoś przemył moje rany. Potrzebuję dezynfekcji, żeby jad przestał działać. I patrzę na tego, którego wywyższyli. Po to zaistniał Syn Boży. Nie po to, żeby świat potępić, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Po to przyszedł, żeby ten jad z nas wyciągnąć, usunąć go. No i to tak w ramach przygotowań paschalnych. Amen.